Czwórka. Polskie Radio. Strefa Dread. Konstytucje! Wesołe konstytucje, które mają jeden cel. Chcą oddalić rewolucję, ale my to mamy gdzieś. Dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam. Zagotne rezolucje, które mają dziwną treść. Nigdy nikt nie przeczyta, ale my to mamy gdzieś. Dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam. Wesołe konstytucje, które mają jeden cel. Chcą oddalić rewolucję, ale my to mamy gdzieś. Dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam. To jest poniedziałkowy wieczór, więc w strefie Dread na antenie czwórki wita was Maken. Zagrał jeden z wielu niesamowitych kawałków, które przez najbliższe dwie godziny w czwórce usłyszycie. Był to Klaus Mittwoch i oczywiście ich absolutnie fundamentalny numer Konstytucję, zarejestrowany w Krakowie w roku 1984, moi drodzy, 36 lat temu. Dzisiaj bardzo dużo takiej muzyki, muzyki polskiej, reggowej, starej i przede wszystkim nieznanej, niewydawanej na nośnikach, wyciągniętej między innymi z archiwum Sławka Pakosa, który po raz kolejny gości w naszej audycji. Cześć Sławku, halo, halo, czy jesteś po drugiej stronie? Cześć, cześć, słychać mnie? Słychać cię bardzo dobrze, muszę powiedzieć. O, to świetnie, bo przed chwilą miałem jakieś problemy techniczne, ale na szczęście się skończyły. Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie wszystkich, miło mi was słyszeć. Drodzy słuchacze, musicie wiedzieć, że dla nas to jest taki trochę eksperyment, ponieważ łączymy się ze Sławkiem, który jest w Katowicach na żywo poprzez Skype'a. Takiego łączenia w takiej konfiguracji jeszcze, muszę przyznać, nie miałem. Sławek będzie wszystko słyszał, ja będę słyszał jego i wy będziecie słyszeli nas. No i też dzisiaj bardzo ważna rzecz. Kontynuujemy ten piękny wątek z ubiegłego tygodnia. Propozycję, żebyście do nas w trakcie audycji dzwonili i odnosili się do tego, co gramy i wspominali koncerty, których nam teraz tak bardzo brakuje. Po drugiej stronie szyby siedzi Patrycja, jej numer 22 645 2100 i już za chwilę zapewne zaprosimy was do jakiegoś kontaktu. Sławku, musimy zacząć od tego, co słychać, no bo tak się przeważnie zaczyna audycje, spotkania, wywiady. Co u ciebie słychać w tych strasznych pandemicznych czasach? Już opowiadam. Chciałbym tylko dodać jedno zdanie, że
Dziękuję za zaproszenie do audycji. Bardzo było miło, ale to trudno mi się do niej przygotowywało, dlatego że o ile w przypadku zespołów zagranicznych utwory, które prezentowałeś, były w ogromnej większości z płyt, o tyle tutaj jakby zaproponowałem ci, żebyśmy opowiedzieli o tym pierwszych 10 latach, czy tam pierwszym okresie polskiego reggae. I tutaj te nagrania są różnej jakości, od razu uprzedzamy może słuchaczy. Mm-hmm. Natomiast wybraliśmy jak najlepsze. Co mnie słychać? Właśnie wyszedł Gutek, prowadziliśmy ożywioną dyskusję około dwugodzinną. Dostałem w zeszłym tygodniu, chłopaki w końcu skończyli płytę, poszła do masteringu, do studia S1. I tutaj ustalamy mocno strategie marketingowe i promocyjne, więc płyta, będziemy zapowiadać ją już niedługo, bardzo miło. I też jakby rozpocząłem ten rok z dużą energią. Dobrze mi się pracuje nad reedycją płyty Duchowa Rewolucja Izraela. Duchowa Rewolucja, świetnie. Ta płyta nie była chyba reedytowana. Czy ty to robiłeś wiele lat temu, a teraz wnosisz jakieś nowe wartości do tego starego wydawnictwa? Wydaliśmy ją na początku XXI wieku w formie płyty kompaktowej, na której znalazły się obydwie części, i w formie kasety, też jakby tym razem pojedynczej, bo wcześniej były wydania, na której obydwie części Duchowej Rewolucji były porozdzielane. Tym razem już dzięki technice kaseta mogła mieć tam około 70-80 minut i taką właśnie wydaliśmy. W tej chwili będziemy robić przede wszystkim płyty winylowe, pierwszą i drugą część osobno, natomiast pracuję też nad reedycją kompaktu, bo wiem, tutaj fani Izraela lubią kompakty i przyjęliśmy taką strategię wydawania tych reedycji w formie dwupłytowej, czyli też płyty kompaktowe są dwupłytowe. Oprócz oryginalnej płyty umieszczamy tam rzeczy z koncertów, z prób, takie mniej znane, jakieś ciekawe nagrania Izraela, alternatywne z tego czasu, z którego pochodzi dana płyta. I tak samo będzie tutaj przy okazji Duchowej Rewolucji. I tutaj na naszej playliście, bo playlista jest przede wszystkim przygotowana przez Sławka, ja dorzuciłem od siebie kilka rzeczy, które do tej koncepcji, starej, archiwalnej polskiej muzyki reggae, niewydawanej na płytach, pasują po prostu. Sławek, wpisałeś próba hybrydy 1984. Duchowa rewolucja w wersji, której ludzie nie znają? Tak. Ja też byłem bardzo zaskoczony, kiedy pierwszy raz ją usłyszałem. To jest taki ciekawy czas w Izraelu, kiedy po Rubrego 83 w zasadzie Izrael się mógł rozpaść i w zasadzie się rozpadł po odejściu Pawła. Sławek Gołaszewski zostawił mi po swojej śmierci, a w zasadzie znalazłem po śmierci, wiele ciekawych kaset i jego wywiadów. Wśród nich bardzo interesujący wywiad z Mrówą, którego pamiętam również i z Kryzysu, i z Immanuela. I tam Sławek omawia z Mrówą ten czas, kiedy właśnie po Rubrego 83 zespół zamknął się w sali prób. I gdyby nie Mrówa, który był takim no też dla Roberta osobą, dobrym duchem i powiedzmy wspólnikiem w muzyce, oni wtedy jakby wspólnie zaczęli robić ten materiał w hybrydach. Tam jest na tej próbie też nagranie piosenka śpiewana przez Mrówę. I jest tam właśnie bardzo ciekawa wersja tej Duchowej Rewolucji, której finalnie nie będzie, bo zespół był na tyle płodny, że mamy dużo ciekawych rarytasów na tą reedycję, ale tutaj właśnie w związku z tym chętnie zaprezentuję tą Duchową Rewolucję, tą wczesną Duchową Rewolucję z tej próby. Oczywiście kiedyś ją wydamy, natomiast myślę, że jest fajna. To zgranie jeszcze nie jest takie może najlepsze, ale pokazuje jej potencjał. A więc, drodzy słuchacze, zapraszamy was razem ze Sławkiem do Duchowej Rewolucji.
duchowa rewolucja i Izrael 84 rok w wersji absolutnie nieznanej. Z ciekawej, mam nadzieję, playlisty przygotowanej przez mojego dzisiejszego gościa, znakomitego archiwistę polskiego reggae Sławka Pakosa z wytwórni Manufaktura, legenda w moich oczach oraz z moim wsadem. Sławek już ostrzegał przed chwilą, że dzisiaj jakość tych nagrań będzie różna. Ja czuję się rozgrzeszony, ponieważ zrobiłem taką ankietę na grupie słuchaczy Strefy Dread na Facebooku, co jest ciekawsze w radio. I za opcją muzyka powszechnie dostępna o dobrej jakości i brzmieniu głosowała jedna osoba, a za opcją muzyka unikatowa, gorzej brzmiąca, ale nigdzie niedostępna głosowało osób 13. A więc to jest znak tego, że interesują was takie rzeczy wygrzebane gdzieś z archiwów. To jest też teraz dobry czas. Czy ty, Sławek, też masz tak, że tego czasu siedzenia w domu jest znacznie więcej, więc jest taka możliwość, żeby poszperać troszeczkę w tym wszystkim, co przykrył gdzieś kurz? Oj, dużo szperam i jeszcze znajduję ciekawe rzeczy i ciekawe perełki. Muszę przyznać, jeszcze nie przesłałem wszystkich kaset po Sławku Głaszewskim. Jeszcze nie zajrzałem we wszystkie teczki, które on zostawił. Co, jak się coś pokazuje ciekawego, znajduję to, staram się tym dzielić. Swego czasu tam publikowaliśmy jakieś robocze zapiski związane z płytą Fala na przykład. Mm-hmm, no widziałem to, takie skany jakieś. Tak, no tutaj jakby no, szukając jakby tych archiwistów, ja nie jestem jedynym archiwistą i też jest wielu innych znakomitych archiwistów. Pozdrawiamy Janusza Chmurskiego na przykład. Janusza Chmurskiego na przykład, który ostatnio też tam jakby bardzo fajny koncert Izraela odkrył i tam mi przesłał, więc on też bardzo dba o to, aby te nagrania Izraela były zebrane. Jest jeszcze wiele takich osób oczywiście. Ja też cały czas szukam i na przykład 3 miesiące no, przed tragicznymi wydarzeniami związanymi z Robertem Brylewskim, z jego pobiciem, sprzątając mieszkanie na Chłodnej, znaleźliśmy na przykład nagrania Kultury ze studia Okulnik. Być może one są wśród archiwistów, ale akurat no, w naszym gronie nie mogliśmy je zespołowym odnaleźć. I tu niespodziewanie jakby znaleźliśmy taśmę, to też jest ciekawe, że to jedno z pierwszych nagrań studyjnych. Okulnik to jest studio Akademii Muzycznej w Warszawie, więc te nagrania były robione jako takie prace dyplomowe realizatorów dźwięku. No a dla zespołu to była możliwość pokazania się i zarejestrowania czegokolwiek bądź, a według mnie to duży skarb, więc chętnie też tą kulturę dzisiaj zaprezentuję, jeżeli pozwolisz. Czy to jest numer opisany u nas jako nie ma zgody? Dokładnie tak. No to słuchamy, a was zapraszam, szczególnie tych, którzy pamiętają tamtą epokę, którzy pamiętają tamte koncerty, żeby do nas zadzwonić i powspominać ciekawe wydarzenia z historii polskiego reggae. 22 645 21 00.
A zanim pójdziemy dalej, mogę opowiedzieć anegdotkę, bo zapomnę? No oczywiście, opowiedz, Sławku. Bo tak puściłeś tego Klausa Mitwocha, który tak no nie jest regowym zespołem oczywiście. No nie jest, oczywiście. Ale powiem ci, że kocham. Ostatnio posłuchałem sobie pierwszego albumu Klausa Mitwocha, tej fundamentalnej płyty. Trudno jest znaleźć w Polsce coś lepszego od tego. Kocham to. Nie, to świetny, świetny album oczywiście, ale jak się wsłuchać w koncerty Klausa, bo na przykład też ci pasjonaci koncertów znają taki koncert z klubu Park, który był koncertem promocyjnym płyty, to tam rzeczywiście jest tak, że ten Klaus zaczyna grać regowo coraz bardziej. I ja 2 czy 3 lata temu spotkałem się u Marcina Świetlickiego z Lechem Janerką i tak mówię, słuchaj Lechu, wiesz, bo tak zaczęliście grać coraz bardziej rygowo, nie? Opowiadaj coś o tym, co tam słuchaliście, coś tamten. Czego słuchałeś wtedy? On mówi, nie, ja tam nie chciałem grać tego rygo, to chłopaki grać, chcieli grać, ja tego nie chciałem. I to wiesz, i dlatego żeśmy nie mogli się dogadać. I to też ciekawe, że te piosenki, które są takie rygowe, czyli Konstytucje, czy Ta zabawa nie jest dla dziewczynek, to nie pojawiły się później w tym repertuarze Klausa, tylko raczej w repertuarze Lecha. To też taka ciekawostka. No i stały się jednymi z jego największych przebojów zdecydowanie. Tak, dokładnie tak. No ale to była taka sytuacja wtedy, że tam zespół Terege było mimo wszystko elementem bardziej muzyki popularnej chyba nawet niż teraz. Tak mi się wydaje. W moich rękach jest książka Jarosława Hejenkowskiego, z którym rozmawiałem wczoraj na potrzeby czwórkowych podcastów. Rozmawiałem na temat encyklopedii polskiego reggae i ska, którą napisał i dzięki temu mogę przeczytać sobie o zespole Rastar, który jest na naszej playliście jako kolejny. I tutaj napisano, że to jest kapela, która powstała w 1983 roku w Warszawie, założona przez wokalistę afrykańskiego pochodzenia Nyungę Mulikita Zambi i że grał tam Magura, znany z Kryzysu, i że śpiewała tam i grała na klawiszach Kasia Szczot, znana jako Kaja, która wprowadziła tam element funkowy, który nie podobał się ponoć wtedy jeszcze za bardzo polskiej publiczności. Wydaje mi się, że dla wielu ludzi to jest absolutna sensacja. No, nie wiem, to też te nagrania krążą. Zespół był naprawdę świetny. To taka polski Ras Michael, można by powiedzieć. Kasia Szczot bardzo ładnie gra. Ja tutaj, szykując się do audycji, miałem nadzieję, że nagrania... Jest taki słynny koncert Bakrzyszu z roku 84 z Hybryd, gdzie też jest Kaja w chórkach. Jest genialny. Tak jak wtedy się mówiło, że Bakrzysz jest polskim Blegu Chóru, to tam słychać to naprawdę bardzo dobrze. I tam też jest Robert na zagałkami, świetnie miksuje ten koncert Bakrzyszu, i Rastara z Rubrega 84 też miksuje Robert. To jest Roberta Robota, rozumiem, że miks Roberta Brylewskiego. Tak, live mix Roberta Brylewskiego podczas festiwalu Rubrega 84. Kawałek nazywa się Brothers and Sisters. Posłuchajcie Brothers and Sisters. All right, Jaggerate for I and I, and with a call. Yes, sir, Jaggerate for I and I, and I with a call. So Jaggerate for I and I, and I, and I, and I, and I. Yes, with a call. Jaggerate for I. Seriously, no joking business, yes, with a cause. Authentic happenings, my land Africa. Authentic happenings, my land Africa. So Jaggerate for I and I, yes, with this cause, yes, with this cause. Lose his head.
Someone got to pay. Someone got to pay. Someone got to pay. Ja 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 Ray. Ja Ray. You rate them, ja ja Ray. Done my reading, and what we say, man, we move into a what you got it, yeah, now you got it, what you wanted, heathen Babylon, give it to them, my brother, man. Yeah, rhythm, yeah, can I rhythm, yeah, can I rhythm, all right. Bardzo pięknie to, Sławek, określiłeś, że taki Russ Michael, bo rzeczywiście tak jest. Natomiast Jurek Kleszcz z dalekiego Brighton pisze nam, że jest to cover Burning Spear'a i to chyba też niewykluczone. Tak, tak, ja tutaj nie wszystko pamiętam, także dziękuję za korektę. Wpisałem też taki trochę ten tytuł z głowy, a nie z... Nie miałem też świadomości, że to jest piosenka Russa Michaela, ten Burning Spear, nie pamiętałem. Pozdrawiamy również Marcina, który do nas zadzwonił.
trochę mu smutno było, że jest młodym człowiekiem i w tamtej epoce nie uczestniczył, w związku z tym nie może opowiedzieć na żadnym, o żadnym z tych wydarzeń, do których my się dzisiaj w strefie Dread sensacyjnej dosyć odnosimy. Pozdrawiamy cię, Marcin. Pozdrawiamy również Myszę z dalekiego Zgorzelca, który słucha sobie audycji w czwórce, ale jako, że jest w pracy w kopalni, kazali mu zjechać na dół, bo jest awaria i musi się odłączyć. Mysza, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie, jeżeli posłuchasz nas później w podcaście, bo zapewne tak będzie. Sławek, na tej sensacyjnej playliście powracamy ponownie do zespołu Izrael. Piosenka Solidarności, Jarocin 85. Byłeś? Nie, nie. Ja niestety byłem dopiero w 88, pierwszy raz w Jarocinie i to ten najgorszy lat, z lat 80. Jarocin był. No, to ale... prawda. Tak dzisiaj przeglądałem informacje na temat Jarocina 89 i znalazłem tam informację, że Jarocin 88 to był właśnie zupełnie do bani, a mi się te wszystkie Jarociny, muszę ci powiedzieć, mieszają. Zazdroszczę ci 84, naprawdę. A 83 mi nie zazdrościsz? Nie, znaczy uważam, że 84 to było to epige, uważam, że to jest najlepszy festiwal w historii festiwali. Objawiło się tam najwięcej muzyków, artystów, którzy rządzili tym rynkiem, szerokim rynkiem, nawet rockowym, przez długie lata. No bo tam możemy wymieniać i Muńka, i Gablińskiego, Roberta, i Budzyńskiego, i Adamskiego, tak, świetne koncerty Dezertera, Izraela, Abadony, Karcery, to wszystko się tam pojawia, T-Love. No to wszystko wtedy tam brzmi najlepiej, no. Pamiętam, że omawialiśmy tutaj szeroko na antenie Strefy Dread wydany przez ciebie piękny winyl z koncertem Izraela 84 w Jarocinie. A tutaj mamy kawałek rok później, piosenka Solidarności. No jest, mamy oczywiście w archiwach cały koncert ten z 85 roku z konsolety zgrany. Tam jakby tam są poszczególne ułożenie instrumentów, nie do końca dobre, ale piosenka Solidarności z tego jest przepiękna, ślicznie zagrana, cudownie. Zresztą ona była w napisach końcowych filmu Fala przecież. A, i to jest ta wersja dokładnie, której posłuchamy. I to jest dokładnie ta wersja. Przepiękna, bardzo ją lubię. Tutaj Robert gra bardzo długie solo na melodyce, a poza tym jeszcze chcielibyśmy Państwu chyba powiedzieć, że to, co jest w podkładzie, słyszymy, to też taki dość ciekawy dubbing, który się objawił właśnie w czasach pandemicznych na jednej z kaset goldrockowych, którego wcześniej nie zauważyłem. Bardzo miły. O, może damy troszeczkę głośniej? Teraz podkładzik. O, właśnie, żebyście mogli usłyszeć. To jest Robert Brylewski, wybrany dzisiaj w ekskluzywnym podkładzie do archiwalnej strefy Dread w klimatach Red Dread. No to co, Sławku? Posłuchamy tej Solidarności. Jedziemy. Izrael. Następny jest to piosenka Solidarności. Thank you.
Zamknąłem oczy i przeniosłem się na chwilę 35 lat w tył do Jarocina 85. Niesamowita historia. Muszę wam powiedzieć, że takie przeloty historyczne zdarzają mi się chyba coraz częściej. To znaczy, kiedy mam więcej czasu, obecnie wiadomo, pandemia, działania kulturalne absolutnie stoją. Stwierdziłem, że gdy nie można się zająć przyszłością, ciężko zająć się teraźniejszością, to trzeba zająć się po prostu przeszłością. I takie odkrycia, takie analizy bardzo lubię. Muszę ci powiedzieć, Sławek. No, to jest ciekawe, a ja ci powiem, że tutaj podziwiam cię, bo nie wiem, jak się przygotowujesz do audycji. Dla mnie przygotowanie tej audycji to były 3 pełne dni, 8-godzinne szychty, ale ja po prostu też starałem się wybrać jakieś ciekawe rzeczy, które są mniej może znane i mniej popularne, a które w tamtych czasach były. I zaskoczyły mnie dwie rzeczy w tych z jednej strony w tych tekstach regowych, wtedy taki bardzo silny determinizm, uzależnienie od woli boskiej. A druga rzecz to to, że bardzo wiele tych tekstów, wbrew pozorom, jakby odnosi się do, jest wciąż aktualne i to jest dość smutne czasami nawet, że te teksty są wciąż aktualne i dzisiaj. Mówię tu o takich problemach i społecznych, i ekologicznych, rzeczy, które no, nie poradziliśmy sobie z nimi, nie wiem dlaczego. Ciekawe, co myślą o tym młodsi słuchacze, bo wcześniej apelowaliśmy do tych starszych, żeby dzwonili do nas na 22 645 2100 i opowiadali swoje przeżycia z tamtych właśnie regowych koncertów z lat 80., ale chyba ci starsi już wszyscy umarli albo słuchają klasik rocka, nie ma ich na antenie czwórki, bo nie dzwonią, dlatego wy młodzi, może wy zadzwońcie do nas i powiedzcie, czy to was kręci, a jeżeli was kręci, to dlaczego? Co w tym odnajdujecie, w tych starych, zaszumionych, czasem dziwnie brzmiących nagraniach? Dla mnie, dla Sławka, to prawdziwe skarby. Takie jak Mickey Mausoleum, którzy wjeżdżają za chwilę, o których Heyen napisał w encyklopedii, że grupa powstała w 80. roku we Wrocławiu i że być może jest to najstarsza z polskich formacji grających reggae. No jeżeli w 80. roku, no to zdecydowanie szybciej niż powstał Izrael. Tak, tak, no tutaj właśnie myślę, że taki czas, żeby mówić już, że nie, żeby nie myśleć o jakimś tam, kto z trójki, czyli Dab, Izrael, Bakrzysz był pierwszy, ale raczej trzeba myśleć chyba o tym, że mieliśmy 5 takich formacji na początku i tutaj właśnie włączyć to zarówno Mickey Mausoleum, jak i chłopaków z Galago, z Trójmiasta, którzy też już wtedy jakby jakieś takie rzeczy robili. I trzeba przyznać, że chyba rzeczywiście Mickey Mausoleum pierwsze objawiało się publicznie i miało pierwsze koncerty. Świetny zespół. Kaman jest rewelacyjnym obserwatorem rzeczywistości, jednym z najlepszych poetów według mnie w Polsce. I wracamy do dobrego 83. Szkoda, że nie wiedziałem, że wychodzi reedycja Mickey Mausoleum, bo nagrania, które posiadam z rubra 83, wydaje mi się, że są lepsze niż te, które pojawiły się na świetnej skądinąd płycie zrobionej przez Rita Baum we Wrocławiu. Grałem tą płytę, grałem również album Kamana, do którego już za chwileczkę wrócimy. Tu ważna informacja dla tych wszystkich, którzy słyszą o takiej formacji Mickey Mausoleum po raz pierwszy. Skąd ta ciekawa nazwa? Nazwa jest kpiącym zestawieniem. Myszka Miki to najbardziej znana postać fikcyjna na świecie, a mauzoleum to gra słów nawiązująca do mauzoleum, to gra słów nawiązująca do mauzoleum, w którym spoczywają zwłoki Włodzimierza Lenina. To był bardzo radykalny zespół i muszę ci powiedzieć, że ten utwór, który wybrałeś, mnie nie było jeszcze na rubrykę 83, z którego pochodzi to nagranie. Nasza rzeczywistość to jest po prostu dla mnie killer. Posłuchamy? A, posłuchamy, już myślałem, że puścisz. No to lecimy. Dzisiaj jest czasem,
prawdziwego realizmu. Zamusisz, kiedy w łeb operwiesz, przyznać to. Czas fachowej technologii. System oferuje już nie tylko zło. Trochę zimnych wstrząsów, trochę telewizji, trochę ślepej wiary, trochę złych decyzji, trochę zimnych wstrząsów, trochę telewizji, dużo ślepej wiary, dużo złych decyzji. O! Nasza rzeczywistość. Do podjęcia decyzji. Być może więcej lepiej już nie zmylicie. Czas do podjęcia decyzji. Bo nie chcesz chyba, żeby znów zaczęło się. Trochę zimnych wstrząsów, trochę telewizji, trochę ślepej wiary, trochę złych decyzji. O! Trochę zimnych wstrząsów, trochę telewizji, dużo ślepej wiary, dużo złych decyzji. Nasza rzeczywistość. Stwierdziliśmy ze Sławkiem poza anteną, że bardzo dobrze, że są takie wydawnictwa jak Encyklopedia Polskiego Reggae i Ska, bo ja na przykład czytając teraz sobie o Miki Mauzoleum, czytam, że dwa utwory fundamentalne tej grupy, Zomo Nalegnickie i Ruski Ketchup, znalazły się też na składance Wolność Słowa. I tak myślę, Boże, przecież ja zmontowałem, wydałem tą składankę Wolność Słowa kiedyś, a kompletnie zapomniałem, że wydawałem kiedyś Miki Mauzoleum. Niesamowita historia. Sławek, ale mamy Bartka na linii, który do nas zadzwonił i z perspektywy młodszego nieco człowieka chciałby się do tego wszystkiego odnieść. Halo, halo, Bartek, czy nas słyszysz? Witam, bardzo mi miło. Witaj, cześć. Co chciałeś nam zakomunikować?
To znaczy jestem gotowy odpowiedzieć na pytania. Nie mam tutaj specjalnie żadnego komunikatu przygotowanego. Który rocznik jesteś, Bartek, powiedz? 8-7. 8-7, czyli właściwie nie miałeś żadnej możliwości kontaktu z tą muzyką, którą my gramy, z tymi ludźmi, z tymi koncertami. Jak ci się... Nie. Jak to odbierasz? Czy to nie jest dla ciebie coś takiego jak oglądanie filmów Charlie Chaplina, czarno-białych, niemych i tak dalej? No, muszę się przyznać, że troszkę tak to wygląda. Ciężko się słucha tych archiwalnych nagrań. Gdzieś tam dla mnie, jako człowieka, który odkrył to reggae podczas drugiej fali popularności w Polsce, ciężko było się dobrać do tamtych rzeczy, ale no, mi się udało. Wiem, że wielu osobom z mojego pokolenia niekoniecznie. A powiedz, co cię w tej starej muzyce najbardziej drażni i co cię najbardziej kręci? Pociąga. Mnie kręci najbardziej Jaffa Namuły, ale to już lata 90. No to już późniejszy okres rzeczywiście. Zgadza się. No, udało mi się poznać Izraela i bardzo sobie cenię to, że cały czas w sumie odkrywam tą muzykę. Super, że masz ochotę na takie odkrycia. No, mam przyjaciela, który mnie wprowadza. Mocno wspiera i informuje w tym temacie. Chyba go znam. Któż to może być? Wasz wspólny kolega, rozumiem, że tak, Bartek tak. To kolega Sławka i po drodze jest jeszcze ktoś, kto w naszego gościa pakuje stare dźwięki. Bartku, dziękujemy ci bardzo za telefon i mamy nadzieję, że będziesz odkrywał te rzeczy w dalszym ciągu. Dzięki, pozdrawiam was serdecznie. Pozdrawiamy cię również. Hej. Sławek, teraz na playliście jest Kaman. Kaman to oczywiście jest lider formacji Mickey Mausoleum, ale on założył projekt Big Beat i to też było takie dosyć rewolucyjne, ponieważ no, wprowadził automat perkusyjny, prawda? W taki regowo-pochodny sound. Tak, tak. Znaczy grał też z Janem Routem, o tym też musimy pamiętać. Demo zresztą Armii, Białe Murzynostwo było zrobione z Jankiem Routem. Ale Kaman, no według mnie jest naprawdę świetną, tutaj pozwoliłem sobie na dwa utwory, bo bardzo go cenię, szanuję. Zresztą to jest osoba, która podążyła jakby za swoimi słowami, żyje poza systemem, żyje obok, w domku poza Wrocławiem, w warunkach traperskich, można by rzec. Ale realizuje się i polecamy też oczywiście płytę, którą zrealizował całkiem niedawno z Wojtkiem Konikiewiczem, która się nazywa Opad Kuwety. Bardzo ładna płyta. Nawet byłem na koncercie w Oku na Ochocie, gdy prezentowali tą płytę. Ale my mamy kawałek Koniec Tysiąclecia. Co można tak, o nim powiedzieć? Chciałem właśnie powiedzieć, że przy tym kawałku, tak sobie pomyślałem, słuchając go przed audycją, ja w ogóle go nie potrafię umiejscowić, bo jego nie ma chyba na Białym Murzynostwie. Nie wiem, czy jest na tym wydawnictwie Rity Baum, wydaje mi się, że nie. Ale ogólnie przy okazji tutaj słychać już elementy dubu. I teraz kto podejmie się napisania w końcu początkach dubu w Polsce, o tym, kto zaczynał to robić, jak ludzie próbowali działać w takich bardzo uproszczonych warunkach, w prymitywnych studiach nagraniowych, takich na przykład jak to nagranie. Ciekawe. No, trzymamy kciuki za wszystkich autorów. Jeżeli jesteście tam z drugiej strony, to Sławek podsunął wam całkiem niezły pomysł. A my słuchamy. Kaman, Big Beat, Koniec Tysiąclecia. Od góry do dołu budujemy miasta na terenach zagrożonych i każemy w tych miastach chodzić dzieciom. Gromadzimy śmieci na obszarach wodonośnych,
ulicach źródeł składniemy odpady, wyczuwamy drzewa nad rzekami strumieni. W żadnym mieście w tym kraju nie ma zdrowej wody. Zalewamy asfaltem każdy skrawek zieleni, nasze nowe osiedla, kwadratowe koszary, narożniki wysokie, wszędzie stopnie i schody. Ciężko żyć w takich miastach ludziom chorym i starym. Nieprzytomna parówka od świtu do nocy, ciągła troska o jutro i gonitwa za chlebem. Coraz więcej umiera na zawał przed czterdziestką, bo nie widzą już żadnych perspektyw dla siebie. Zbliża się Początek już bliska. Zbliża się, 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 zbliża się
Czwórka. Polskie Radio. Strefa Dread. Miłość i wiara. Miłość i wiara.
każdy fan polskiego reggae natychmiast rozpozna Jareksa i formację. Ale fajna wersja, fajna wersja. Świetna, nie? To przysłał ją Jurek Kleszcz, z którym wkrótce będziemy nawet rozmawiać, który siedział wtedy za konsoletą i miksował ten koncert jako jeden z tych, które miały miejsce na festiwalu Rubregę, na festiwalu Rubregę w roku 88, ale również w 87 powrócimy. Dzisiaj tak wędrujemy po latach. Przypominam, że koncepcja dzisiejszej Strefy Dread dla tych wszystkich, którzy włączyli się teraz, to jest koncepcja dwóch diggersów, czyli takich, którzy grzebią w archiwach i wyciągają różne perełki. Jednym z nich jest Sławek Pakos, który po drugiej stronie naszego łącza w Katowicach, a drugim z nich jestem ja, który również bardzo cenię sobie i lubię takie eksploracje. Słuchaliśmy Bakszyszu, a teraz kawałek kapeli, której nie znajdzie się nawet w tej wspomnianej encyklopedii polskiego reggae, bo jest to grupa punkowa. I tu warto zastanowić się nad tym, bo spotykamy się obaj z takimi oskarżeniami, że to jest źle dla czystości gatunku w Polsce, że to polskie reggae wywodziło się, inspirowało się punk rockiem. Co ty o tym myślisz? Ty też masz punkową przeszłość. Tak, tak, no ale tak było i tego nie zmienimy, nie? Fajnie, że po tym czasie jakby reggae na tyle się zmieniło, że ma swoją własną tożsamość, że jest aktualne w stosunku do tego, co się dzieje na świecie. To był tamten czas i tyle. No, wtedy byliśmy połączeni bardziej tym związkiem punkowo-regowym. Teraz to się rozeszło, teraz silniejsze relacje są między reggae a hip-hopem. Też fajnie, nie? Też to daje ciekawe rezultaty. A te inspiracje, to warto powiedzieć, które u nas się działy, te połączenia pomiędzy stylami, też wychodziły z kolebki, czyli z Londynu, gdzie takie rzeczy jak The Clash nikogo nie dziwiły. Czy punki reggae party Marleya, znane nam wszystkim. Dokładnie, czy Don Letts, który obchodził swoje urodziny wczoraj, all the best for you, Don. No, najlepszego. Grupa WC, Wyidealizowana Ciemność, to jedni z moich pierwszych oryginalnych idoli. Formacja punkowa pochodząca z miastka, która w 1984 roku wystąpiła na pamiętnym już punkowym festiwalu, koncercie w amfiteatrze Walka o Przetrwanie w trakcie Famy. I ja ten koncert zawsze będę pamiętał, a przede wszystkim będę pamiętał niesamowitą podróż na ten koncert z tysiącem punków, prawie że płonącym pociągiem. Wspaniałe to było dla mnie wydarzenie wiele lat temu i wiosną tego roku ma się ukazać winyl z koncertem WC właśnie zarejestrowanym przez szczecińskie radio wtedy na Famie. I dlatego ja ostatnio bardzo siedzę w tym koncercie, wyszukuję wszystkie informacje, próbuję go jak najdokładniej ten swój user experience opisać do celu między innymi tego wydawnictwa. Co powiesz, Sławek? Z Darkiem Duszą chyba gadałeś już o tym, czy nie? Z Darkiem Duszą nie gadałem, ale czytałem jego wspomnienia na temat tego koncertu. Tak, tak, on też tam opowiada dużo. Tak, więc jakby swoje już wiem. Zespół WC oczywiście grał niesamowitego punk rocka, ale zdarzało mu się również grać reggae, tak jak w kawałku Interwencje, który kończy ten koncert. I oczywiście jest to, ty zapewne zgodzisz się ze mną, że jest to strasznie pokracznie grane reggae, tam się wszystko rozjeżdża, no daleko tutaj do jakiejkolwiek doskonałości, nawet jeżeli chodzi o samo granie. Ale... No ale na przykład z Mickey Mauselem, którego słuchaliśmy, też była przecież bardzo, bardzo dekonstrukcyjna gitara, która tam grała w specyficzny sposób, nie? Więc to fajne, że to jest takie trochę wyjście ponad i zburzenie tego takiego, tej tradycyjnej formy. Najważniejsze zawsze będą emocje i szczerość przekazu. To od razu słychać w tym, jak śpiewa młody. Posłuchajcie. Na koniec kochane interwencje. Spotykaj się mały. Wykonanie. Podgłos na gitarę już zyskasz.
przenośniejsza prawda. Wasza przenośniejsza prawda. Wasza prawda. Wasza prawda. Wasza prawda. Która ciągle tutaj jest wysoko. Nie omyla sprawiedliwa. Na zawsze. Nie chcemy żadnych wojen. 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 Jeszcze 36 lat minęło, a my dalej nie chcemy żadnych wojen. Hubert napisał do nas: ja też nie miałem szansy urodzić się w tych czasach lat 80., dlatego dobrze, że zrobiłeś tą audycję. Dziękuję za ten głos, Hubercie, to nam naprawdę dodaje skrzydeł, podobnie jak Marcin. Ja natomiast zajrzałem na profil na Facebooku i też tam jesteśmy korygowani, jakby tam, no nie wszystko pamiętamy, przepraszam, jakieś tam błędy, które popełniam, ale być może rzeczywiście piosenka Solidarności nie kończyła filmu Fala. A, no to trzeba sprawdzić. Ja nie, ostatnio nawet gdzieś natknąłem się na Falę, bo Fala jest tak jakby dostępna, jest na YouTubie chyba. Wspaniały film, polecam. To jest
jest dobry też przyczynek, żeby do niego wrócić i to sprawdzić. Marcin napisał i dziękujemy jeszcze... za wszystkie miłe słowa, nie? Przepraszam, że wchodzę znowu. Dziękujemy za wszystkie miłe słowa na tym, na profilu facebookowym. A Marcin napisał, że to zaszczyt dla niego poznawać te utwory, a że też jest młody, to tym bardziej nam jest miło zapoznawać was z polskimi legendami. Z legendami takimi jak zespół Rap. I tutaj mamy kawałek, który opisany jest Studio CCS 1986. To sugeruje mi legendarny, niewydany album tej zacnej formacji. Tak, tak, to jest jedna z piosenek z tej sesji. No to jest zgranie, które ja mam od lat 30 już chyba. No ale to nie jest takie najlepsze zgranie, czekamy. Jest taka, znowu pojawiła się nadzieja, że w tym roku ta taśma matka trafi w me ręce. Być może nawet w tym tygodniu, dowiem się jutro. Ale jest opcja na wznowienie tego, na wydanie. Wykonaliśmy dużą pracę z zespołem, z Walterem Haustowskim, żeby doprowadzić wszystkie sprawy formalne do porządku. Zostały doprowadzone już kilka lat temu i sprawa jest o tyle czysta, że możemy to wydać. Bardzo się cieszę z Old Parrots, bo świetna płyta w zeszłym roku wyszła. No tak sobie pomyślałem, że po pierwsze ten Rap to chyba jest najsłynniejsza niewydana polska płyta reggae od tylu lat, a po drugie to, że jest taka nadzieja właśnie, że może na fali zachwytów fanów nad albumem The Old Parrots, który rzeczywiście jest znakomity, ukaże się w końcu ten Rap. Mówisz, że jest szansa. Bardzo bym chciał. No, czasami nie wierzę, czasami jeszcze wierzę. I tu piękny przekaz w tej piosence Dreadman. Dreadman nigdy nie mówi nie swojej kobiecie, natomiast zawsze mówi nie policjantowi i szefowi w pracy. Dokładnie tak. Pozdrowienia dla Szafira. Pozdrowienia dla Szafira, pozdrowienia dla Jurka, Mecika, dla całej ekipy rapu i gramy Dreadman. Man, you never say no to your woman. Never say no, 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 no. Red man, you always say no to your boss. To the boss, to the boss, to the boss, to the boss. Red man, you never say no to your children. They are your children, I say. Red man, you always say no to the cops. To the cops. You always do those things. The banana versions. Red man, you always say no to your boss. Red man, you never say no to your children, I am. Red man, you always say no to the cops. Red man, you never say no to your woman. Never say no, 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 no. Red man, you always say no to your boss. To the boss, to the boss, to the boss, to the boss. Red man, you never say no to your children. I am your children, I say. Red man, you always say no to the cops. To the cops. You are nothing when you are alone. You have nothing, no desire. But we chain down Polish Babylon and the ganja. Take a sayario. Red man, you never say no to your children. I your children, I say.
red men, you always say no to the cops, to the cops. You always do those things, but in other versions. You always do those things, but in other versions. Red men, you never say no to your woman. Red men, you always say no to your boss. Za inspiracją Sławka ja też spojrzałem na komentarze na Facebooku Strefy Dread. Dziękujemy wam za te wszystkie komentarze. W wehikuł czasu nas wsadziliście teraz, napisał Jacek. A Aldona, słuchając tekstu Nasza rzeczywistość, Miki, kurna, twórzmy intensywniej lepszą. Zgadzam się z tym. A nie wiesz, Sławku, dlaczego przy takich przemyśleniach, jako proponowana grupa dla twojej strony, wyświetla mi się Przemyślenia życiowe, człowiek człowiekowi jest potrzebny, taka grupa, wyobraź sobie, jako sugerowana dla Strefy Dread. Jeżeli są tacy, którzy chcą do nas zadzwonić, opowiedzieć nam o swoich przeżyciach z tych wczesnych koncertów wiele lat temu, tych pierwszych regowych inicjacji, przypominam nasz numer 22 645 2100. I teraz, Sławek, kolejna twoja propozycja, grupa Grass. Muszę ci powiedzieć, że to jest dla mnie jedno z największych zaskoczeń tej playlisty. Tak? A to dlaczego? Dlatego, że ja w ogóle, może nie, że zapomniałem, że był taki zespół Grass, ale zupełnie nie pamiętałem ich muzyki. A ten kawałek, który przysłałeś, jest po prostu bardzo dojrzały, znakomity, pięknie brzmi i w ogóle zrobił na mnie bardzo duże wrażenie, muszę powiedzieć. Dlatego... Mówiliśmy o tych archiwizatorach. Teraz Krzysztof Paśniewski robi też taką dość fajną akcję, próbując tam sobie tam uporządkować wszystkie koncerty z danych lat. I padło też pytanie na tych naszych grupach regowych, jak wyglądała trasa zespołu Misty in Roots w roku 83 w Polsce. I teraz jakby, jak ją prześledzimy, to tak, no był Ostrów Wielkopolski i tam powstał Rokosz. Był Szczecin, powstało Kryterium, a później Grass. Była Łódź, powstało Katarzys, tak? Gdzie jeszcze grali? Jakie jeszcze zespoły powstały w tym czasie? Może nam przypomną ludzie. Ale właśnie ta grupa tak jeździła po tej Polsce i nam tutaj tę regę przyprowadzała. No tutaj mamy Gawrona i Piotrka Banacha przecież. Zresztą nie I wiem... I Groszka, sam, że... perkusistkę. I chyba Groszka tak. Nawet też, nie? No także tutaj stara załoga szczecińska, te regę rozwijało się. I tutaj jakaś fajne nagrania z demo. Jak wiemy, też ciekawa historia jest taka, że piosenka zespołu Grass pod tytułem Czas spełnienia jest takim nieoficjalnym hymnem zespołu Indios Bravos. A mnie się też bardzo podoba tutaj w opisie formacji w Encyklopedii Polskiego Reggae. Muzycy Grass świadomie unikali typowej dla tekstów reggae symboliki, nie odwoływali się do mitu Babilonu i Dża i szukali własnych odniesień. I bardzo dobrze, bo w Kryterium to była pięta Achillesowa. No to kawałek Może Kiedyś. Studio Demo 1986, zaproponowany przez Sławka. Może kiedyś za czas jakiś
podaruję sobie siebie, podaruję sobie siebie, podaruję sobie siebie, takiego jakim jestem, takiego jakim jestem, a raczej jakim byłem. Jakim byłem, gdy mnie postawiono na początku drogi. 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 Piękna chwila. Może kiedyś, za czas jakiś bliżej, nieokreślony, może kiedyś, może kiedyś, może kiedyś. Wow, Miodzio. Takie kapele powinny mieć na swoim koncie po kilka dobrych albumów. Nie sądzisz? No cóż, no, warunki były jakie były, dlatego musimy słuchać tych szumów i hałasów z koncertów. No, co zrobić? Wspomniałeś o Łodzi i teraz do Łodzi przenosić się będziemy. Podlinkowałeś mi ciekawy post wspomnieniowy Piotrka Banacha, grającego na gitarze w Gras, który wspominał, że w 1986 roku wybrał się na pierwsze spotkanie muzyków reggae Efata w Łodzi, na imprezę zorganizowaną przez Motora, wokalistę grupy Katarzys. Muszę ci powiedzieć, że ja nigdy nie słyszałem o takim zlocie. No była taka historia, ten dość ciekawa, zresztą Piotr opisuje ją w bardzo, bardzo ładny sposób. Zapraszamy na profil Piotrka Banacha jako muzyka na Facebooku, tam jest no, ciekawe wspomnienia i z czasów regowych, i z czasów punkowych, i z czasów heja, także godne polecenia. To świetny człowiek, cudowny, jakby uwielbiam go. I no i to właśnie, no, Motor to taka specyficzna osoba. W tej chwili znamy go jako Sim Hakeler. To chyba jedna z najważniejszych osób w takim środowisku kultury żydowskiej w Polsce, tak bym powiedział. Tak, tak. Był chyba naczelnym rabinem Łodzi. No, no, bardzo ważna postać. Też jakby śpiewa pieśni żydowskie. Świetny profil ma na YouTubie, wrzucił niedawno nawet koncert Katarzys. I on szukał swojej tożsamości i właśnie dlatego wybrałem specjalną taką piosenkę. I mi się wydaje, że ty kiedyś myśmy o niej gadali i chyba mówiłeś, że ty chyba jej nie lubisz. Ha, co ty mówisz? No to ja posłucham teraz dokładnie, no tak? I powiem ci jeszcze raz. Dobra, no to posłuchajmy. No to posłuchajmy, ale zanim jeszcze posłuchamy, to ja chciałem zacytować Piotrka, co to było to spotkanie muzyków reggae, bo to jest niesamowite. Mhm. Idea była taka, by każda polska kapela reggae wysłała dwuosobową delegację reprezentującą ją podczas czegoś, co w dzisiejszych czasach nazwać by można wyjazdem integracyjnym. Całość miała trwać
3, a może 4 dni i miała zakończyć się koncertem i jam session z udziałem publiczności. Takie jam session ponoć było, nie ma nagrań chyba, co? No właśnie, może ktoś ma, może ktoś nas wesprze i da takie nagrania. Odezwijcie się do nas. Odezwijcie się do nas, makermaupa@polskieradio.pl bądź nasz numer telefonu, przy którym czuwa dzisiaj Patrycja, 22 645 21 00. Zagrają Katarsis. Dlaczego nie mamy dlaczego nie mamy swoich bohaterów, dlaczego nie mamy swoich przywódców, dlaczego nie mamy swoich bohaterów? Ja jeszcze długo będziecie zabijać nam naszych proroków. Jak jeszcze długo będziecie zabijać nam naszych proroków? Nie możemy śpiewać Olmarku z Garby, nie możemy śpiewać Loftings Selassie. Nie możemy śpiewać Olmarku z Garby, nie możemy śpiewać Loftings Selassie. Joajaj. Nie znamy swojej historii, nie znamy swoich korzeni. Zabraliście nam naszą historię, zabraliście nam nasze korzenie. Jak jeszcze długo będziecie zabijać nam naszych proroków? Jak jeszcze długo będziecie zabijać nam naszych proroków? Jak długo? Nie możemy śpiewać Olmarku z Garby, nie możemy śpiewać Loftings Selassie. Nie możemy śpiewać Olmarku z Garby, nie możemy śpiewać Loftings Selassie. Aj, aj. Oho, aj, 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 yeah, yeah. Nie znamy Hajle, nie znamy Markusa, nie znamy Hajle, nie znamy Markusa, nie znamy, nie znamy Hajle, nie.
Dlaczego nie mamy swoich bohaterów, dlaczego nie mamy swoich przywódców? Nie możemy śpiewać o Marcus Garvey, nie możemy śpiewać o King Selassie I. Czy myślisz, o to chodzi, że to o to chodziło właśnie, że trzeba było znaleźć własne korzenie, a nie etiopskie korzenie? Tak to właśnie czytałem, tak mi się wydawało w kontekście i działań Motora i później jego historii, ale historii zespołu, no bo przecież tutaj dwóch członków później znalazło się w ruchu Hare Krishna, a jeden z nich, Bhakti, no w tym reggae się udzielał, tak i w Naturze, i później w Bakrzyszu, i w kilku innych formacjach. Także wydaje mi się, że oni poszukiwali swojej tożsamości i że właśnie ta piosenka jest takim próbą zapytania, co może być naszą polską podstawą reggae, taką realną. Zespół Natura, również grupa 5000 lat, również grupa Raga Tak, to bardzo dużo korzeni z tego Katarsis odchodziło, a i również tak. Zespół CKWW, Cenny Klejnot Wolnej Woli, to jest chyba taka druga polska formacja historyczna, która w podobny sposób nawiązywała do jakichś żydowskich elementów. Tak, tak, tam to jest właśnie ciekawa rzecz, ja uwielbiam w ogóle ten Cenny Klejnot Wolnej Woli. Tak jak już mówiłeś, taką mieliśmy nazwę dla audycji Red Dread, to też przez kilka lat myśleliśmy ze Sławkiem Głaszewskim nad taką składanką, płytą właśnie z takimi nagraniami mniej znanymi z lat 80., które nie pojawiły się na rynku, a które jakby były dla nas takimi perełkami. Dla mnie Cenny Klejnot Wolnej Woli jest taką świetną perełką. Zespół z Tarnobrzegu, czyli też gdzieś tam z boku, ale tam chyba Misty in Roots nie grało. Chyba nie. Powstał ten zespół z zespołu Izak, który był poprzednikiem. Darek Lipsiuk tutaj właśnie świetnie mieszał muzykę żydowską, klezmerską. Zresztą Darek grał długo w Pudelsach, w tej chwili menadżeruje Maćkowi Maleńczukowi. Cały czas tutaj w muzyce. Uwielbiam. Łączenie muzyki żydowskiej i reggae. Zanim zagramy jeszcze CKWW, to ja chciałem wam przeczytać, co napisał do nas Marek. Marek napisał: pierwsza kaseta taka kupiona w sklepie to Bakrzysz One Love, a takie grupy jak Rap, Immanuel, Izrael, Miki Mauzoleum, Bakrzysz, Kultura, Katarsis, to miałem jedynie przegrywane. Ale dziękuję Polsce za takie właśnie składy, bo dzięki nim pokochałem polskie reggae. Teraz raczej bym się nie przekonał. Tamte zespoły miały coś do powiedzenia, coś sobą reprezentowały. Jak słucham Katarsis, mam cały czas wrażenie prawdziwości i wiem, że to było szczere i takie prawdziwe. Nadal jest. Pozdrawiam i dzięki za dzisiejszą audycję. Dziękujemy ci również, Marku, i gramy między innymi dla ciebie CKWW. Zaufaj panu i czyń dobrze i żyj na swej ziemi. Zaufaj.
dobrze i żyj na swej zimy. I pokrzepiaj się prawdą i rozmiłuj się Pan. On spełni życzenie twojego serca. Są takie piękne płyty zagraniczne, które zestawiają ze sobą muzykę żydowską i reggae. Gram je czasami w audycjach. Bardzo lubię też takie wajby. Szkoda, że jakby nie mogę odnaleźć w pamięci takiego albumu w Polsce. Taka płyta chyba nie powstała, prawda, Sławek? Nie, przepraszam, ja też sobie nie przypominam. Szkoda, ale są również bardzo dobre informacje. Jedną z tych dobrych informacji jest to, że jesteśmy połączeni z dalekim Brighton w Wielkiej Brytanii, gdzie o tej godzinie to już chyba nawet z domu nie można wychodzić. Kompletny lockdown, a jest tam Jurek Kleszczy. Witaj, Jurku. Hej, cześć Maken, dzięki. Co tam u ciebie w lockdownie? Cześć Sławek. Wszystko dobrze, więc ja na obrzeżu jestem, także tak na obrzeżu tego wszystkiego, co się dzieje i w hibernacji czekam, a wiesz, będzie ostruda, także będę gotowy. Jureczku, dzwonimy do ciebie, ponieważ chcieliśmy cię ze Sławkiem wypytać o wszelkie okoliczności związane z kolejnym nagraniem i to już... Aha. Niestety z ostatnim nagraniem, które dzisiaj w Strefie Dread zostanie wyemitowane, chociaż nasza playlista jest dłuższa, ale przegadaliśmy niestety trochę, ale wierzymy, że ty nam opowiesz o tym, jak doszło do występu Benjamina Zafanai z polskimi muzykami na festiwalu Rubregę w roku 87. No więc z tego, co ja wiem, nie byłem zaangażowany bezpośrednio w sprowadzenie Benjamina. To był kelner, który go sprowadził i przy tym miała z tym związek Ela też. Mm-hmm. I oni właśnie sprowadzili, Benjamin przyleciał na 4-5 dni, no i Rubregę było i nie było, wtedy nie było żadnych funduszy, żadnych dewiz, także to było tylko on przyleciał tak gratis za lot i przelot i hotel. No i próbowali razem w hybrydach. Tam był
Wojtek Konikiewicz, Kinior, Stopa, Robert, Kelner, nie wiem, jeszcze Andrzej Zaczewski. Andrzej Zaczewski grał na gitarze rytmicznej i na basie, wydaje mi się, że grał milimetr. Okej, okay, tak. Jesteście niesamowici, jesteście encyklopedii. Pełny skład. No i co się stało, to pamiętam, że poprzedniego wieczoru przed Rubregę był w hybrydach jakiś taki, no nie wiem, sound system, można by powiedzieć, w takim starym stylu. To znaczy była jakaś płyta, leciała jakaś dabowa. No i Benjamin wziął mikrofon i też przez jakiś, toastował przez jakieś 40 minut. Także to też było ciekawe, ale chyba nie ma z tego żadnych nagrań. No a oni próbowali przez te parę dni i zrobili występ taki godzinny. Naprawdę świetnie to wszystko brzmiało. A ja akurat się kręciłem tak w pobliżu i coś robiłem z Adrianem, wtedy Sherwoodem, no i udało mi się do konsolety dostać i tam trochę pokręcić i jakieś takie dabiki powstawiać. I było to super. Jeden naprawdę z najlepszych wspomnień, jeżeli chodzi o koncerty. I słucha się teraz tych nagrań i wciąż jeszcze mają tą moc. Sławek wspominał dzisiaj o tej opcji wydania książki o początkach polskiego dabu. Pamiętając twoje, Jurek, artykuły o sztuce dabu w piśmie non-stop i te wspomnienia, o których mówisz teraz, no ty powinieneś być chyba głównym bohaterem tej książki. No nie, no Szpenio, ja tam... Robert tam przecież jeszcze. Myślę, że ja to do bohaterów nie, ja raczej tak się kręciłem obok i czasami wchodziłem w coś, myślałem, o fajnie, coś spróbować, tak jak Norman to nazywa trying a thing. I akurat był taki okres i fajnie, wiesz. Było to dobre i zostały jeszcze nawet niezłe rzeczy po tym. Gdy byłem u ciebie w Brighton, to miałeś autobiografię Benjamina Zaffanai. Ja nie czytałem tej książki. On w międzyczasie stał się bardzo znaną osobą, jeżeli chodzi o brytyjską kulturę. Czy on w tej swojej książce wspomina te wydarzenia z Polski? Właśnie nie wspomina wydarzeń tych w Polsce. Wspomina, że jeździł do różnych krajów i przeważnie jak tam był, to miał jakiś taki lokalny zespół, z którym coś robił. Ale nic takiego specyficznie o Polsce nie było. No też było kawał czasu temu. Wspomniałeś, że on w Warszawie przebywał wtedy przez 4-5 dni. Czy kojarzysz, żeby chodził na jakieś treningi sztuk walki? Bo ostatni raz, kiedy miałem z nim kontakt, to przepraszał mnie za to, że nie mógł mi odpisać, ponieważ w Korei Północnej robił film dla BBC o sztukach walki i tam nie było internetu. O kurczę, no to nieźle. Jest posiadaczem czarnego pasa też, z tego co wiem. No nie, no tak, będzie, ale wtedy jeszcze chyba, myślę, że wtedy jeszcze chyba w tym nie siedział. To były jeszcze te czasy klubowe, te występy takie w tym ruchu całym, który był jeszcze związany z powiedzmy powstaniami w różnych miejscach, w Londynie, w Birmingham i tak dalej. Wtedy to był raczej jego ten nurt. Ten kawałek z koncertu na Rubregę, przypominam, Rubregę 87 w cyrku Intersalto w Warszawie, to Us and Them i zaczyna się od słów Benjamina, który mówi, że gdy przyjrzysz się dokładniej systemowi, to jest tylko jeden podział na nas i ich. Czy te słowa, panowie, ciągle są ważne? Nie, myślę, że zawsze są ważne. Jak Benjamin ostatnio z nim rozmawiałem, chyba rok temu był tutaj w Brighton i no, to jest 2 lata, bo mi się ten w ogóle, jak mówię rok, to znaczy, że pomijam w ogóle tą pandemię. Czyli dwa lata temu, to no, Benjamin jest zupełnie takim facetem osadzonym na ziemi, także no, widzieliśmy, co się działo ostatnio, jak ten pomnik kolonizatora został wrzucony do wody. Także jest coraz więcej świadomości o tych sprawach. Może coraz więcej jest as, może mniej dem. Zobaczymy. Oby.
I bądźmy, no, w takim, i bądźmy w takim nastroju, optymistycznie nastawieni do jutra. Jurek Kleszcz, dziękuję ci, Jurek, za te połączenie. No, ja dziękuję. Bardzo dobra audycja. Dzięki, Maket, w ogóle co robisz. Więc dobre wibracje rozprzestrzeniasz, także dzięki ci. Dziękuję ci bardzo, Jurek, a ja dziękuję tobie też, Sławek Pakos, za współuczestnictwo i za te piękne, stare odkrycia. Dzięki, Sławek. Ja też bardzo dziękuję. Na końcu chcę powiedzieć, żałuję, że nie doszliśmy do wszystkiego. Pozdrawiam Jacka Opiełkę i zespół Bulldogs. Mam nadzieję, że jeszcze nam będzie dane zaprezentować również ich. A ja pozdrawiam Bush Doktor, bo też się nie zmieścili. Dziękujemy wam, wszyscy słuchacze Strefy Dread. Do usłyszenia w kolejny poniedziałek. Żegnamy się Benjaminem Zafanają z polskim składem na Rubregę. Strefa Dread, Maken. In this system, when you get right down to it, there is only us and them. Us and them, us and them, when will this thing ever end? Us and them, it is us and them, you must know your enemy from your friend. Cause the enemy is near, could be in here, don't get paranoid, just beware. Cause the enemy is seen with a smiling face, but them really come to destroy the place. Hey. Us and them, it's us and them, when will this thing ever end? Hey. Us and them, it's us and them, you must know your enemy from your friend. We hear them talk about unity and the plan for the ethnic minority. Them say liberation totally, but them have other things and priority. Them hold a conference annually to look at the state of equality. They claim them fighting hard for me, but I want to do it independently. Cause the us, well, that is anyone who suffers some found in the gutter with no food to eat. And us, well, we are clearly frustrated, we're just not debated when Parliament meets. And then, well, they are known by their fruits, they have many troops to batter you down. And then, well, now them have power, but there shall be a hour when the table turn round, check it. Us and them, it is us and them, when will this thing ever end? Us and them, it is us and them, you must know your enemy from your friend. Hey. Know your enemy from your friend now, face the facts now, you can't pretend now. It's like this poem, some call it art, there is a struggle. I know people very trendy, talking to me very friendly, but they are coping, so now they are voting all their friends in who oppress me. How them oppress me, well them arrest me, and then them giving me judge and jury. Some may start some demonstrating, but the best fancy telling them talk feet a while with them fancy words and them plastic smile and the party politics play another trick. No love for the old, no love for the sick. Check it. Us and them, it is us and them, when will this thing ever end? Us and them, it is us and them, you must know your enemy from your friend. Me hear them a talk about world peace, but there's war at war, and the war will not cease till all the Queen's hearts and all the Queen's men find a new direction and start again. Well, politicians talk about world economics, but read the manifesto, it reads like this.
like a comet. When the dark boat hosing the boat starts floating, words that forever and forever you are doting. But if you're in doubt, you don't have a show. If you're dark against them, then say get up. Some call it democracy, I call it hypocrisy. It make me start feel revolutionary. And when me start to feel this style, I just stop. After a while I ask, is it me class or is it me colour or is it a thing that I don't discover checking? Us and them, it is us and them. When will this thing ever end? Us and them, it is us and them. You must know your enemy from your friend. Us and them, it is us and them. When will this thing reach a conclusion? Us and them, it is us and them. Pick your place from now before the confusion. Us, say is it us or is it them? Or is it them? Us, said is it us, or is it them, or is it them?